Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii Yes, Your Grace. Zostało nam coraz mniej czasu, mianowicie 6 tygodni do oblężenia. Musimy się spieszyć, właściwie muszę ja się spieszyć jako król, aby tu wybudować ulepszenia. Dwa nam pozostały, mam nadzieję, że mi się to uda do końca załatwić. Więc cóż, chyba czeka nas zapinanie pasa, bo mam tylko 14 zł, więc ja chyba na ten tydzień po prostu agentów wyślę niejako na urlop. W ten sposób mamy 45, powinno się udać, więc lecimy. Nie tracę czasu, lecimy. Krewno, tydzień 45. Kabo! Dobra. Nie jestem pewien, czy właśnie wstanie dziś z łóżka było dobrym pomysłem. Nie sądzę, żebym był gotów sobie z tym poradzić. Dobra, tu widzę wieśniaka. Wasza wysokość, kołowrót jest gotowy. Całkiem... Chciałem tylko raz jeszcze podziękować. Wygląda na to, że ludziom się to podoba. Odwiedzają go codziennie i odzdabiają kwiatami. To zdecydowanie podniosło morale naszego miasta. Bardzo dobrze to słyszeć. Cieszę się, że to zrobiliśmy. Cieszę się, jeśli moi ludzie są szczęśliwi. Och, są wasza wysokość. Jakieś zadowolenie? Czy coś? Aha, okej. Okay. Nic. Trudno. Dobra, co my mamy? Co to za pamiątka? I tu widzę, wszyscy przyszli. Słyszeliśmy o księżniczce, wasza wysokość. Moje serce jest z tobą. Och, miała taki talent do mody, mówię wam. Niegdyś nosiła obwisłe stare szmaty, ale pomogła mi wybrać odpowiednią sukienkę na moje krągłości. Od tamtej pory ludzie zaczęli zwracać na mnie uwagę. Jej odejście to wielka strata dla nas wszystkich. Proszę, przyjmij nasze kondolencje i ten mały prezent. O, 4 zasobu. Okej, przyda się. Cała nasza wioska jest w żałobie, wasza wysokość. Słyszeliśmy wiele, wiele dobrych rzeczy o księżniczce Lorsuli. Raz nawet dostarczyłem jej dobrego... Co? Raz nawet dostarczyłem jej dobrego serca. Okej, rozumiem. Spotkaliśmy się na rynku. Była nie tylko miła, ale dała nam dodatkową monetę. Przykro nam słyszeć, że odeszła wasza wysokość. Proszę, weźcie to. 4 złota, super. A kolejny. Szkoda, wasza wysokość. Raz spotkałem księżniczkę w polu. Mój wóz utknął w błocie, jak to zawsze tutaj bywa. Miała kolekcję jazdy konnej i zamiast po prostu przejechać, zatrzymała się i razem ze swoim strażnikiem pomogła nam przepchnąć wóz. Była taka młoda, nie zasłużyła, by odejść. Na pewno nie tak. Uch, przepraszam, nie powinienem był o tym wspominać. Nie radzę sobie dobrze z tymi rzeczami. Proszę, po prostu to weźcie. Co mi da? 4 zasobów, super. Ojej, to wielka strata dla nas wszystkich, wasza wysokość. Kiedyś wpadłem na księżniczkę Lorsulię w korytarzach, kiedy szedłem do was na audiencję. Przestraszyłem się, że skróci mnie o głowę, ale zamiast tego powiedziała, że nie ma się czym martwić i życzyła mi miłego dnia. Przyniosłem wam coś. Nie przywróci wam to córki, ale może trochę rozjaśni wasz dzień. Złoto. Oczywiście, 4 złota się przyda. Co to za pamiątka kolejna? Przykro mi z powodu księżniczki, wasza wysokość. Jestem przyjaciółką Lorsuli. Często razem spacerowała... Lłyśmy po ogrodach. Kiedy chłopak, który się do mnie zalecał, złamał mi serce, płakałam przez wiele dni. Księżniczka Lorsulia była miła i zawsze wysyłała mi śmieszne liściki, żeby poprawić mi humor. Pomogła mi przetrwać trudny okres, a ja wreszcie znalazłam sobie partnera za całe życie. Mam nadzieję, że wasza rodzina zazna nieco spokoju, kiedy to wszystko się skończy. Oto prezent dla was. Kolejne 4 złota, super. No dobra, czyli mamy 57 złota. Wstańmy, nie wiem, czy mamy jakiś tutaj obchód do zrobienia. Nie, nie mamy, okej. Nie mamy żadnych agentów, więc nigdzie ich nie wyślemy.
przechodzimy do kolejnego tygodnia. No dobra, kogo my tu weźmiemy? To jest... Tak. Może tak zostawimy. Wiedźmę zostawię. Tu zupełnie jeden. Będę miał 37 i 65 zł. Okej. Okay. Powinno się udać w ten sposób, tak? Moment, 40. No tak, to dobrze chyba mówię. Okej. Okay. Wiedźma. Dobra, niech zostaje tylko wiedźma. Zapisz, kontynuuj. Okej, okay, co my tu mamy? Kupca, żołnierza i wieśniaka. Okej. Okay. Wasza wysokość, nasza wioska została podtopiona. Znowu! Nasze chaty zostały zniszczone, niektóre stodoły spłynęły wraz z rzeką. Straciliśmy wiele zwierząt, kurwa. Myślę, że źle zrobiłem, pewnie generał będzie potrzebny. Wierzymy, że w rzece żyje coś, co powoduje, że ta wylewa i niszczy nasze domy. Co wiesz o tym stworzeniu? Podejrzewam, że w naszej rzece jest duch wodny. Na pewno. Już od jakiegoś czasu nas nękał. Na początku nie było tak źle, potem było gorzej. Zaczęliśmy składać mu ofiary. Co? Tylko ze zwierząt, wasza wysokość. Nie martwcie się. Kurczaki, koty, psy, a raz nawet owce. Czy to pomogło? Nie. Ale mamy nowy, lepszy pomysł, który na pewno zadziała. Potrzebujemy krowy, wasza wysokość. Krowa w ofierze nad rzeką. Jaki potwór nie byłby zadowolony z tak dużego daru? Oj, ale wymyślili. 23 zł na krowę. Nie. No, wiedźma jednak. Dobra. Czyli dobrze wybrałem. Czyli ją zostawiłem, w sensie. No dobra, niech będzie. Wiedźmy, wyślemy. Nie mamy żadnych agentów. Dobra. Te stworzenia nie przestaną domagać się ofiar. Moja wiedźma wie, jak radzić sobie z tak chciwymi stworzeniami. O, to byłoby najbardziej idealne. Nigdy więcej marnowania jedzenia. I 4 zadowolenia, super. Wasza wysokość, znaleźliśmy tych żołnierzy, którzy uciekli z radiowiańskiego wojska. Mamy ich przykutych łańcuchami do muru. Powinniście zejść i coś z nimi zrobić. Przyjdę, jak tylko będę gotów. Przypominam, wasza wysokość, że wasza decyzja wpłynie na układy, które zawarliśmy z królem Fabionem i królem Jedrichem. No dobra. Jeszcze tego kupca zróbmy. Ogarnijmy. Jestem kupcem, ale handluję nietypowymi towarami, wasza wysokość. Przynoszę najbardziej egzotyczny asortyment. Futro wilkołaka, łuska syreny. Nie kłamie, przekonaj się sam. Wszystko po 5 sztuk złota. No dobra, to mi nam potrzebne. Co masz więcej? Łuska syreny, szpon strzygi. Jajo bazyliszka. O, i to nam potrzeba. Czekajcie, nie wiem tu. Ile my tych jaj potrzebujemy? Gdzieś sobie tu zapisywałem. Okej, 2. Jajo bazyliszka. Tak. Okej, jeszcze jedno jajo. Tak. Dobra. Czyli mamy 55 sztuk złota. Na razie to wszystko. To na razie wszystko. Doskonale, cieszę się, że mogłem pomóc. Okej, okay, super. Teraz tu mamy 2 jaja, bazyliszka, super. Dobra, wstańmy. I pójdźmy. Mury zamku. Okej. Okay. Są odpowiedzialni za zabicie naszych braci na polu bitwy. Nie powinniśmy mieć litości dla wroga. Niech posmakują naszej stali. Nie mieli dość honoru, by walczyć do końca. Uciekli jak tchórze, zamiast zmierzyć się ze swoim przeznaczeniem. Ale teraz ich mamy i możemy
pokazać im naszą sprawiedliwość. Naprawdę, muszę tutaj zrobić to, co jest najlepsze dla królestwa. Każdy król dowie się, jeśli postąpię niezgodnie z ich życzeniami i odmówi poparcia. No właśnie, ale to już na początku, tak jak już wiecie, jak oglądacie tę całą serię, zapowiedziałem, że Radovian będę oszczędzał i wypuszczał, więc nie będzie inaczej i teraz. Ci ludzie jedynie wykonywali rozkazy. Nasza ziemia widziała już dość śmierci. Wasza wysokość, ale jak to? Śmierć barbarzyńskim szumowinom. To wy sprowadziliście tych ludzi na nasze ziemię. Jedzą nasze jedzenie, chodzą naszymi drogami, polują w naszych lasach. Może podarujecie im też nasze żony i dzieci. Chcemy zemsty za naszych mężów, synów i braci, którzy zginęli w bitwie przeciwko ich cudzoziemskim sztuczkom. Moje dzieci nie mogą spać w nocy. Boją się, że przyjdą po nie mężczyźni ubrani na czarno, z potworami na piersi. Nie, będziemy dalej podtrzymywać. Nie są naszymi wrogami. Musimy skupić się na tym, co przed nami, a nie rozpamiętywać przeszłość. Buu! To niesprawiedliwe! Król podjął decyzję. Ci ludzie mogą odejść wolno. Dziękujemy, wasza wysokość. Dołożymy wszelkich starań, abyście otrzymali coś za swoją patykę. I fajnie. 5 zadowolenia straciliśmy. No ale dobra, trudno się mówi. A co my tu mamy? Mur jest... Te mury mają chronić nasze zamek. Naprawdę powinniśmy je naprawić. On nie wygląda na zepsuty chyba już. Już nie pamiętam, czy ja go naprawiałem, czy nie. Ale chyba tak. To by była najdroższa rzecz. A, dobra. Królewska sypialnia. Okej. Okej, do żony. Zacznijmy rozmawiać. Kochanie. W sprawie rytuału. Wygląda na to, że znalazłeś wszystkie potrzebne nam przedmioty. Eryku. Dziękuję, Eryku, że mnie o tym wspominasz. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Oczywiście, że pójdzie, kochanie. Dobra. W porządku. To mamy załatwione. No dobra. Coś mi się wydaje, że ja coś popierdzieliłem, ale dobra. Tu jest ok, żadnych tych nie mamy. Przejdźmy dalej. Szczyt królewski. O. Dobra, to witamy. Witajcie, zgromadziłem was tutaj. Tak, wszyscy wiemy, dlaczego tu jesteśmy. Pomińmy ten cały teatr. Pomogłem Radovianom, kiedy przyszli prosić o pomoc. Wybacz mi, Jedrich, nie miałem serca postąpić inaczej. Moi żołnierze wyśmiewali Radovian, którzy uciekli z pola bitwy. Musiałem pozwolić im odejść. Kiedy na ich patrzyłem, widziałem strach. Widziałem rozpacz. Wiedzieli, że przegraliby, byli w nieznanym kraju, daleko od domu. To były dzieci, niewiele starsze od twoich chłopców, jedni. Nie walczyli o podboje, walczyli o przetrwanie. Nie miałem serca odebrać im życia. Moi ludzie przynieśli mi również ich króla. Został tak pobity, że ledwie mógł się ruszać. Bezbronny i zdruzgotany. Wyjaśnił mi, dlaczego Radovianie tutaj są. Życie nie jest dla nich łatwe, tak jak i dla nas. On jest ojcem, który próbuje chronić to, co mu zostało i jest mu drogie. Tego dnia oszczędziłem mu życie. Podjąłem decyzję, za które jestem gotów ponieść konsekwencje. Więc pozostawiam wam tę ostatnią decyzję. Czy pomożecie mi odeprzeć Atenę od moich bram?
Uratowałeś wiele istnień, Eryku. Wiem, że to był trudny wybór, ale wszyscy na tym zyskamy. Fakt, że ich wszystkich uratowałeś, daje mi nadzieję na lepszą przyszłość. Raduje to moje serce, że są wśród nas dobrzy ludzie, gotowi się zatrzymać, posłuchać, spróbować zrozumieć innych ludzi. Nie mam wątpliwości, że oddając wam moje wojska, będę po stronie sprawiedliwych. Masz moje pełne poparcie. Po stronie sprawiedliwych. Dołączasz do Marlaka, Fabion. Za 5 tygodni oboje będziecie jeść ziemię. Nie odpuszczę Radowianom. Upewnię się, że moje granice są dobrze strzeżone. Szlak bycie Eryk. Musiałeś słuchać bzdur tego cnotliwego słabeusza. Okej. Okej, dobra. Czyli teraz mamy... podsumowanie po prostu. Dobra. Ja sobie uzupełnię już tutaj te skrzyneczki do końca. A, faktycznie, ja tutaj widzę... Aha, w ten sposób. No dobra. Czy coś tu będziemy dalej robić? 54. Trochę mało. No nic, w każdym bądź razie... to ja na tym zakończę. Nie troszeczkę krótszy odcinek, ale pewnie... później będzie dłuższy, podejrzewam, bo to już 4 tygodnie, więc będzie się i rytuał odbywał. I jeszcze jakieś tam pewnie rzeczy wyjdą na jaw. Dobra, ja wam dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć. Przy nocy.